Zapraszam Was do stworzenia pierwszego quizu na platformie Genially. Po zalogowaniu najlepiej kliknąć prawym przyciskiem myszki, by strona nam się przetłumaczyła na język polski. Po lewej stronie mamy Stwórz Genial i wybieramy quiz z panelu Doświadczenia płynące z nauki. Jest to quiz ogólny. Używamy tego szablonu i za chwilkę pojawi nam się na ekranie. Po lewej stronie mamy wszystkie karty tego szablonu. Jest ich 7 ze stroną tytułową i 6 pytań. Musimy na początku edytować i nadać nazwę tej grze. To będzie mnożenie do 20. Zmniejszę u góry rozmiar czcionki i stronę tytułową mam gotową. Teraz muszę usunąć angielskie napisy, pytanie pierwsze, 4x4, right answer to jest poprawna, wrong to są niepoprawne, na przykład 17. Możemy też pogrubić nasze odpowiedzi i w podglądzie zobaczyć, jak ta karta będzie wyglądała. Najpierw musimy nadać nazwę tej grze. Mnożenie do 20. Cztery razy 4 to 16, jest informacja zwrotna, a gdyby uczeń wybrał tą błędną, też otrzymuje informację zwrotną. Pierwszą kartę quizu mamy gotową. Zrobimy teraz drugie pytanie. Oczywiście możemy ten quiz stworzyć na dowolnie interesujący nas temat. Tu jest 9, 10, 11. Przechodzę do pytania trzeciego. Sześć razy 3 to jest 18, 17 czy 19. Pytanie czwarte. Dwa razy 7, 14, 15, 16. Pytanie piąte. Trzy razy 4. 12, 13, 14 i ostatnie pytanie będzie szóste. Dziewiętnaście i 18. Bardzo szybko ten quiz wykonamy. Chciałabym teraz jeszcze powiedzieć o innych możliwościach. Możemy na przykład dokonać zmiany koloru, jeśli chcemy to zrobić. Zrobię to tylko przykładowo na jednej planszy. I możemy też nadać ścieżkę ruchu, klikając na
odpowiedź. Wybieramy tutaj taką ikonkę ścieżki ruchu. I tu mamy do dyspozycji bardzo dużo narzędzi, w jaki sposób ta odpowiedź ma pojawić się na karcie. Możemy może z lewej strony, z prawej, z góry, z dołu wjechać. Ja powiedzmy, że wybiorę sobie tą pulsę. I zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało w podglądzie. Wszystko jest ok. Wszystko nam się udało. Aby opublikować naszą grę, przycisk Alt Set do tego służy i od razu zaznacza nam się opublikuj. Mamy już nadany tytuł, możemy też dodać opis. Matematyka, mnożenie w zakresie 20. Publikujemy naszą grę i teraz możemy już zobaczyć jej prezentację. I pierwsze pytanie. Przechodzimy kolejno. Drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Pytanie piąte. I pytanie szóste, ostatnie. Zrobienie takiego quizu jest naprawdę bardzo łatwe i ten quiz zapisze nam się od razu na naszej karcie na platformie Geniali. Tu jest ten quiz. Myślę, że to jest bardzo łatwa opcja wykonania interaktywnego quizu dla swoich uczniów. Dziękuję.